Hej, witam ci ludzie, cześć, jestem Nexos i witam was w patchu 7.1, obiecanym patchu przez Blizzarda, że będzie niedługo po tym, jak sam dodatek wyjdzie. I tak jak obiecali, tak jest. No i oczywiście wraz z nim wychodzą liczne nowości, w tym najnowsza instancja mityczna, która posiada 9 bossów, która, jak sama Blizzard powiedział, ma być swojego rodzaju 5-osobowym rajdem, więc jest to jak najbardziej ciekawe. No i oczywiście ten proces, aby odblokować tą instancję, troszeczkę trwa, bo trzeba tam porobić jakieś mityczne instancje. Ja dziś od rana siedziałem i te instancje robiłem i dziś, teraz w tym momencie postaram się ogarnąć i odblokować ostatecznie to Karazhan. Zobaczymy, co musimy teraz zrobić. Ja już zrobiłem chyba 4 instancje mityczne, które były wymagane i teraz zobaczymy, czy odeślę nas gdzieś w jakieś ciekawe, interesujące miejsce. Ogólnie historia tego miejsca wygląda w ten sposób, że Khadgar ogólnie wysyłał nas, aby zdobyć być jakieś informacje odnośnie Legionu, ponieważ Legion atakuje i musimy zdobyć oczywiście informacje, co się z tym Legionem dzieje. Oni za pośrednictwem takich kamieni, które przypominają nieco taki zielony kamień, w którym został zamknięty Illidan, tylko w takiej małej ręcznej wersji, tymi kamieniami wysyłają sobie informacje. Te kamienie zdobyliśmy i zobaczymy, czy uda nam się te kamienie odkodować, więc ostatecznie podejdźmy sobie do Khadgara, który ma dla nas zadanie, no i postarajmy się to zadanie zrobić, zobaczymy, co tam dalej będzie. W tym momencie będziemy musieli pomóc Khadgarowi odnaleźć ten sekret, jeżeli chodzi o te fragmenty, jakoś ją rozszyfrować. Zaczynajmy. Now to combine the fragments you recover. No, I was so distracted by our efforts on the Broken Isles that I neglected the defenses I put in place. The Legion has taken Karazhan. We must get it back. Okej, okazuje się, że te mechanizmy obronne, które pozostawił Khadgar w momencie, gdy mieliśmy tą kampanię na Broken Isles, gdzie wyruszaliśmy, nie wystarczyły i Karazhan zostało przejęte w tym momencie, więc będziemy musieli teraz się udać do Karazhan. Karazhan jest teraz w rękach Legionu. To moja wina, ten pośpiech, aby odzyskać książkę Alodai na temat filarów stworzenia, sprawiło, że mechanizmy obronne, które pozostawiłem, zostały zerwane. Legion bardzo szybko wykrył słabości w tym całym systemie. Dzięki całemu temu czasu, który Sargeras spędził kontrolując Mediva, on zna sekrety tej wieży tak samo jak ja. Cokolwiek planuje Mroczny Tytan, musimy zrobić wszystko w naszej mocy, by go powstrzymać. Szybko, za mną. Spotkajmy się na zewnątrz Karazhan. Where you lead, we will follow. We need to travel to Karazhan at once and discover what the Legion is after. I'll conjure a portal. Archmage Carlane, we could use your assistance. Okej, a więc wyruszajmy w takim razie do Karazhan. Proszę bardzo, tak jak za dawnych lat, mamy tutaj ten cały Karazhan, tylko wygląda na to, jakby tutaj rzeczywiście Legion już był. Zobaczcie, niebo jest takie dosyć mroczne, więc wyruszmy. Zobaczmy, czy musimy gdzieś tutaj podejść pod to wejście. Tutaj odbywał się oczywiście ten cały trailer tego całego dodatku, znaczy tej całej aktualizacji. Okej. Okay. Proszę bardzo, mamy tutaj Khadgara i musimy z nim porozmawiać w takim razie. Jest trochę tutaj ludzi. Karazhan znajduje się na skrzyżowaniu wielu magicznych strun. Dlatego wybrano właśnie tą lokację jako pierwotną. Fakt jest taki, że właśnie to nie uniknęło
uwadze Legionu. Demony nie mogą ogólnie przejąć właśnie tych linii i musimy im po prostu odciąć możliwość korzystania z tej magii. Wszystko, od czego Legion się dotknie, jest pomazane ich śladami spaczenia. Jeżeli udałoby mi się przestudiować tą magię, którą zostawiają, możliwe, że będę w stanie odkryć plany, jakie mają wobec Karazhan. Ta wialka jest specjalnie stworzona, by utrzymywać spaczoną magię. Przynieś mi esencję spaczonej ziemi oraz wody z pobliskich portali. Możliwe, że przybliży nas to do odkrycia ich planów. Okej, a więc otrzymaliśmy parę zadań i teraz będziemy musieli dookoła tutaj porobić przeróżne rzeczy. Tutaj na dole znajduje się takie przejście i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy to przejście się kiedyś tutaj znajdowało. Pierwszy raz je tak naprawdę widzę i schodzimy teraz do katakumbów, w których najwyraźniej Legion się zaszył, ponieważ Legion nie jest w stanie otwierać portali gdzieś tutaj dookoła tego całego miejsca i muszą robić to gdzieś tutaj z dołu pod Karazhanem, więc parę tych demonów trzeba będzie tutaj zaciukać. Mamy, proszę bardzo, nasz pierwszy cel tutaj. Chyba ktoś nas tutaj jednak zaatakował, z tego co widzę. O, tutaj kogoś chyba uderzyłem. No okej, a więc wracamy w takim razie i musimy tego demona tutaj skasować. Jaki wielki bydlak, co? Trzeba przyznać. Dobra. Tutaj to jest jeden z pierwszych demonów, którego będziemy musieli wyłożyć. Z tego co wiem, jest tutaj chyba 20 demonów do pokonania. Więc pierwszy z nich leży. Ruszajmy dalej. Że bardzo są tutaj elitarne moby, więc tutaj z nimi żartów szczerze mówiąc nie ma. Trzeba będzie się tutaj postarać, żeby je wszystkie pozabijać. Proszę bardzo, no jest tutaj pełno tych mobów. Teraz trzeba będzie trochę odpałek tutaj użyć i jesteśmy otoczeni z każdej strony. Ale myślę, że jakoś tutaj damy radę. Okej, trafiliśmy do jakiejś innej tutaj, zobaczcie, jaskini. Są też te demony i proszę bardzo, to są chyba te portale, a nie, to są Felspreadery. Czyli one tutaj całą tą korupcję wykorzystują, żeby czerpać z tych żył magicznych, proszę bardzo. Weźmy tutaj, proszę bardzo, kogoś zamknijmy. Zniszczmy tutaj to urządzenie całe. I teraz zobaczcie, że możemy też te portale przy okazji poniszczyć. Zaraz zobaczymy, czy gdzieś tutaj znajduje się też kawałek spaczonej ziemi. Jest, proszę bardzo, ziemia znajduje się tutaj kawałeczek dalej. Więc zniszczmy sobie po prostu portal. I tu powinna być ta ziemia, proszę bardzo. Łapiemy jej do wiolki i to powinno wystarczyć, myślę. Te dwa składniki powinny wystarczyć do wytropienia celów płonącego Legionu, ale jeszcze zanim to zrobimy, to zniszczmy tutaj ten portal. Tu gdzieś powinien być jeszcze jeden portal, zaraz to ogarniemy. Zobaczcie, tu są jakieś zamknięte wina i tak dalej. Ciekawe miejsce, ogólnie te krypty Karazhanu były od bardzo, bardzo dawna zamknięte i można było tam się dostawać jakimś glitchem i bardzo fajnie, że tym razem można jakoś tutaj dotrzeć do tych miejsc. Ja nie wiem, czy tutaj można było dojść, tutaj w to miejsce. W każdym razie, jeżeli zostało otwarte, bo ja je widzę po raz pierwszy, to fajnie. Jeżeli było otwarte, no to kurde, trochę ze mnie gapa w takim razie, tak fajne miejsce tutaj przegapiłem. Ale oddajmy teraz te zadania i zobaczymy, co tam dalej nas czeka. Dobra, po zakończeniu tych zadań otrzymujemy dwa kolejne i ogólnie teraz będziemy musieli dookoła tej całej wieży wystawić jakieś, powiedziałbym, systemy obronne, które będą powstrzymywać rozwój tej całej plagi. Natomiast przy okazji trzeba będzie oprócz tych wardów, że tak to powiedzieć, ustawić również, znaczy znaleźć jakiś patrol, który ponoć złapał jakiegoś demona, który może coś tak naprawdę tutaj wiedzieć. Więc teraz zastanawiam się, gdzie to dokładnie się znajduje. Okej, pierwsze miejsce, ustawiamy tutaj ten znak strażniczy, proszę bardzo. Jeden znak strażniczy już jest. Kolejny teraz trzeba ustawić. Kolejny ustawiony. I dwa następne znajdują się gdzieś tutaj. O kurde, ktoś mnie bije. Dobra, złodzimy sobie. Aj, proszę bardzo, Assassin's Creed. Dosyć dobrze, żeśmy się tutaj przedostali. Proszę bardzo, jest jeden. I tutaj jeszcze ktoś jest. Okej, ukończyliśmy to. I teraz został złapany tu jakiś demon. Czy ja go kojarzę? O, proszę bardzo. Jest tutaj. Nie, przyjaciel nie może skrzywdzić Rezla. Co ty tutaj robisz? Rezul tylko wykonuje rozkazy swojej pani. Rezul tylko zbiera jakieś próbki magii. Magii? Jakiej magii? Rezul nie zna magii, przyjaciel. Rezul tylko niesie rzeczy. Jeżeli Rezul znałby magię, Rezul nie zbierałby tych próbek dla pani. Rezul tworzy swoją własną magię.
A, czyli jesteś po prostu jakimś sługą. Tak, tak. Rezl dobrze służy. Rezl służy. Demon rozgląda się dosyć nerwowo. Nie mam więcej czasu na gierki. Powiedz mi o twoim panie. Pani kazała trzymać śmiertelników z dala od wieży. Jej pan potrzebuje wieży po bardzo dużą, dużą magię. W płonącym legionie nawet władcy mają władców. Gdzie jest ten władca, o którym mówisz? Pani głęboko pod ziemią wieży. Pani zawsze zajęta, ale ma czas dla Rezla. Teraz Rezl jest przestraszony i boi się wrócić. Co jeżeli pani myśli, że Rezl jest zdrajcą? Lepiej, żebyś mówił prawdę, Rezl. Rezl cieszy się, że pomóc przyjaciel. Zobacz, Rezl nie taki zły demon. Okej, okay, czyli jak widać, jeden z tych, ci mniejsi goście raczej nie są jakimś dużym zagrożeniem. Bardzo dobrze, że nam pomógł i zobaczymy, czy będzie nam dalej pomagał. To już jest chyba drugi taki, który postanowi nam pomóc gdzieś tutaj w trakcie Legionu. Więc te demony też mają tą drugą stronę. Okej, okay, udało się ogarnąć te próbki, które przynosiliśmy temu Carlineowi. I teraz będziemy mogli tych próbek użyć, z tego co widzę. I użyjemy tego, by po prostu zamienić się tak jakby w demona. Okej, okay, teraz możemy przebrać się, zobaczcie, za demona, proszę bardzo. I teraz w formie demona możemy sobie przejść tam na dół. W sumie przemieniliśmy się w tego małego demonka, tak jak Rezl, on tak wygląda. I teraz dzięki temu płonący legion nie będzie zwracał na nas uwagę, natomiast ten, ta pani, o której mówił Rezl, jest to jeden z wysoko dowodzących gdzieś tam w tej armii płonącego legionu, dlatego też będziemy musieli się jej pozbyć, ponieważ nie wróży to dobrze dla tego całego, dla tej całej wieży, dla Karazhan, więc teraz pod postacią tutaj będziemy musieli się jakoś gdzieś tu przedostać. Zobaczmy, czy tutaj uda nam się jakoś przejść. Proszę bardzo, on nas tu atakuje, no co za koleś, no. Dobra, załatwiony, proszę bardzo. Tak się nie bawimy. Mam nadzieję, że nie zwróci uwagi, że mamy tutaj takie wielkie Thunder Fury, a ktoś tutaj ma jeszcze jakąś inną broń. Jest, proszę bardzo, ten Chamber. Tarzul. You're late, little one. Tarzul, proszę bardzo. Tarzula chyba pokonywaliśmy kiedyś podczas inwazji. On był w The Barrens, tak mi się wydaje. Porozmawiajmy z nim. Okej, okay, więc teraz trzeba będzie zrobić nic innego, jak go po prostu pokonać. I proszę bardzo, jest i Tarzul. Będziemy musieli się z nim jakoś tutaj rozprawić w takim razie. No i proszę bardzo, i teraz ona wydaje się być bardziej groźną postacią. Zaraz. I tutaj przetrzepiemy buźkę. Jesteśmy za późno. Ciekawe, dlaczego jesteśmy za późno. No dobra, udało nam się tutaj pokonać tych władców, więc teraz zobaczmy, czy możemy jakoś stąd szybko się wydostać. Tego potiona, a nie, mamy jeszcze ten potion, dobra. Okej, okay, teraz przebierzmy się oczywiście za te za tego nie wiem, jakby go nazwać. Goblina skarbnika. Wygląda jak goblin skarbnik. I spróbujmy się stąd wydostać jakoś. Okej, okay, moi drodzy, szukałem przez jakieś 10 minut tak naprawdę wejścia do tej instancji. W momencie, gdy ukończycie wszystkie questy i dostaniecie dwa questy na to, by wejść do instancji i robić właśnie te zadania, to nie wchodzicie tą stroną, bo ta strona to jest wejście klasyczne na 10-osobową wersję The Burning Crusade, jeżeli byście chcieli kiedykolwiek tam jeszcze wejść. My wchodzimy od boku, natomiast, proszę bardzo, tu mamy taki mostek łączący i gdy wejdziemy tutaj, od razu zobaczycie tak naprawdę loading screen, który jest nowy, odświeżony. No i tutaj oczywiście mamy wejście do Karazhan, gdzie Khadgar coś tutaj oczywiście będzie mówił. No i proszę bardzo, to jest ta wersja nowa Karazhan. Są tutaj oczywiście bossy, jest tutaj wszystko. Ja tutaj jeszcze będę musiał oczywiście wejść normalną grupą i oczywiście tą instancję wykonać, ale już teraz powiem wam, że wygląda to naprawdę spektakularnie i zajebiście. No nic, moi drodzy, w każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję też, że zostawicie ocenę pozytywną, jeżeli wam się podobało, i negatywną, jeżeli wam się nie podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa, cześć! Zacna muzyka, milordzie.